All we are saying, let's give peace a chance. Nie wiem, czy znacie tą piosenkę propokojową. Problem jest w tym, że człowiek szuka pokoju na zewnątrz, szuka pokoju z innym człowiekiem, nie mając wewnętrznego pokoju z Bogiem. A tymczasem najważniejszą, najistotniejszą rzeczą dla człowieka jest mieć pokój z Bogiem. I wszystko dlatego, żeby mieć ten pokój, zostało już zrobione 2000 lat temu. Nie wiem, co ci mówiono na religii, nie wiem, co ci mówiono gdzieś tam w kościele. Na pewno jakieś bzdury, że trzeba się starać, że trzeba odmawiać jakieś pacierze, że trzeba brać jakieś opłatki, jakieś nie wiem co tam, że trzeba się spowiadać. Ale ja ci powiem, że wszystko już zostało zrobione na krzyżu. 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł nie po to, żeby dodawać do tego cokolwiek. On umarł i zmartwychwstał po to, żeby ci przetrzeć drogę do Ojca. Bóg nie liczy ci żadnych grzechów. Uporał się z grzechem. Na ciele swoim on sam wbił się w to ciało. Wziął na siebie każdy błąd człowieka, dlatego był tak zmasakrowany, bo to był wyraźny obraz tego, co robi błąd w życiu człowieka. Kiedy człowiek odłączył się od Boga, który jest życiem, na ziemię przyszła śmierć, na ziemię przyszły choroby, na ziemię przyszła anomalia, wszelka anomalia pojawiła się dopiero wtedy, kiedy człowiek oddał swoje rządy diabłu, dał się oszukać. I to wszystko zgarnął na siebie Jezus Chrystus. To wszystko, każdy błąd, każdą chorobę, każdy przejaw śmierci zgarnął na swoje ciało Jezus Chrystus. On się uporał z twoim grzechem. Uporał się z twoim błędem. To, że dzisiaj ty ulegasz grzechowi, to, że dzisiaj robisz rzeczy, których nienawidzisz, to, że dzisiaj masz pustkę w sercu, to, że dzisiaj jesteś pusty, to, że dzisiaj żebrzesz o miłość, a tak naprawdę dostajesz jakąś namiastkę, to jest wynik tego, że nie masz pokoju z Bogiem, czyli nie jesteś z Nim realnie połączony. Ale ja ci zaświadczam swoim życiem, że Boga można poznać osobiście i możesz się narodzić na nowo z Jego Ducha i możesz być na stałe z Nim połączony i możesz na stałe mieć pokój w sercu i nie szukać już zabezpieczenia na zewnątrz, nie szukać pokoju na zewnątrz i mieć pewność, a nie niepewność. 21 lat temu zawołałam do Jezusa Chrystusa, miałam wtedy 30 lat. Miałam już za sobą życie pełne różnego rodzaju błędów. Robiłam tutaj niedaleko karierę, byłam pracoholiczką. Budowałam swoje poczucie własnej wartości na tym, co pomyślą o mnie ludzie. Próbowałam zasłużyć. Czułam się niezastąpiona w pracy, dlatego wracałam po 22:00 taksówkami do domu. Nie chciałam mieć dziecka z moim mężem, a więc zabiłam swoje dziecko dla kariery. I gdy zawołałam ze swojego prywatnego dna do Jezusa Chrystusa, w którego wcześniej wcale nie wierzyłam, to On mi się objawił. I pierwsze, do czego mnie przekonał Duch Święty, to nie było to, że jestem grzesznikiem, bo zabiłam, nie było to, że jestem grzesznikiem, bo zdradzałam swojego męża. Nie te rzeczy mi Bóg wytknął, On mi w ogóle tego nie wytknął. Jedynym błędem człowieka jest to, że jest oddzielony od Boga. I do takiego grzechu, do tego błędu przekonał mnie Duch Święty. W jednej chwili w moim wnętrzu, w moim sercu pojawiło się przekonanie, że Jezus jest prawdziwy, że On jest Bogiem, że On naprawdę za mnie umarł, za mnie, nie za jakieś masy, nie za tłumy, za mnie personalnie. To była bardzo osobista sprawa, osobista Jego misja, żeby ratować każdego człowieka. I trzecia rzecz, do której przekonał mnie Duch Święty, to jest to, że ginę bez tego Boga, że nie będąc złączona z Nim w prawdziwy sposób, idę na zatracenie.
że jest wokół mnie świat, duchowy świat, którego nie widać. I on pociąga mnie za niewidzialne sznurki. I ja robię tak, jak chce diabeł. On gra, a ja tańczę do jego muzyki. W tamtym momencie, skonfrontowana z tą prawdą, że Bóg jest i z miłości dla mnie zginął, zamiast mnie, że On jest i nie liczy mi żadnych błędów, że On jest i chce się ze mną złączyć, ja podjęłam decyzję, jedyną słuszną decyzję, której nigdy nie będę żałować. Ponieważ jestem narodzona na nowo. W jednej chwili, kiedy ja zapragnęłam złączyć swoje życie z Jezusem, Jego Duch Święty to Bóg, wniknął w mojego ducha i połączył się ze mną w moim wnętrzu. Mój egocentryzm zniknął. W moim wnętrzu pojawiło się życie. Prawdziwe życie, prawdziwe zaspokojenie, prawdziwa miłość i prawdziwa pewność, że jestem uratowana. Kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi i pytam się ich, co będzie po śmierci, zwykle są bardzo niepewni. Ci, którzy się określają jako wierzący w Boga, też nie wiedzą, dokąd idą. Mówią mi o jakimś czyśćcu, ale czyściec to bzdura. Czyściec to jest potwarz wobec tego, co zrobił Jezus. Do tego, co On zrobił. Nie da się nic dodać. Nie zginąłby tak okropną śmiercią, jeśli by to była tylko jakaś jedna z opcji. To jest jedyna droga ratunku dla człowieka. Obmyć się w krwi Jezusa. Przyjąć, że Jego ofiara była złożona za ciebie. Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. W Twoim sercu jest pragnienie. Jest pragnienie, które włożył w Twoje serce Bóg. Pragnienie wielkości. Pragnienie tego, żeby być bohaterem. Pragnienie tego, żeby być kimś szlachetnym. Kimś wzniosłym. Kimś potężnym. To włożył w Twoje serce Bóg. Kiedy spojrzysz na swoje dzieciństwo i na swoje pierwsze pragnienia, kim chciałeś być? Chciałeś być superbohaterem, ponieważ takim cię stworzył Bóg. Ale nie jesteś w stanie do tego doskoczyć, ponieważ jesteś mizerny w środku. Jesteś uszkodzony w środku. W twoim wnętrzu jest egocentryzm. Coś na kształt czarnej dziury, która ściąga cię w dół i która jest wiecznie niezaspokojona. Która drży o swój tyłek. I to ci przeszkadza w rozwinięciu potencjału, który włożył w ciebie Bóg i to cię ściąga do piekła. To sprawia, że zamiast Boga w środku, masz siebie w środku, a ty jesteś niewystarczający, nie masz życia sam w sobie. Dlatego jedyną i największą potrzebą człowieka tu na ziemi jest rozpoznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Poddać Mu swoje życie i wtedy człowiek zostaje wypełniony Duchem Świętym, pełnią Bożą, pełnią miłości, pełnią zaopatrzenia. Przestaje być egocentryczny, a staje się chrystocentryczny. Staje się pełny. I tego doświadczyłam 21 lat temu. To się nazywa nowe narodzenie z Bożego Ducha. O tym mówił Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodemem. W jednej z Ewangelii jest spisana ta rozmowa. Mówił o tym, że ten, kto się nie narodzi z ducha, nie ujrzy Jego Królestwa. Żeby pójść do nieba, kochani, trzeba stać się Bożym dzieckiem. I to jest bzdura, te wszystkie teorie, że wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. To jest bzdura prosto z piekła. Dzieckiem Bożym możesz się stać, jeśli zaakceptujesz Boga jako Ojca, jeśli przyjmiesz to, ten sposób ratunku, który On ci zostawił tutaj na tej ziemi. On cię kocha. On objawił swoją miłość w ten sposób, że Jezus przyszedł tutaj i umarł za ciebie.
To jest dowód miłości Boga do człowieka, dowód Jego przychylności. On się tak przychylił do człowieka, że utożsamił się z człowiekiem. Wszedł tutaj na tą ziemię jako człowiek. Jako człowiek zginął, jako człowiek zmartwychwstał w ciele. I właśnie dlatego przetarł drogę każdemu człowiekowi do tego, żeby móc się pojednać dzisiaj z Bogiem. Dziś nie masz na swoją abnegację żadnego usprawiedliwienia. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla człowieka, który słyszy słowa Ewangelii, że może się pojednać z Bogiem i podejmuje z premedytacją decyzję, że się z Nim nie pojedna. Dlatego ludzie idą do piekła, bo z premedytacją decydują, że nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, a Bóg jest, On jest dobry i On zrobił dla ciebie taką rzecz, potężną rzecz. Gdyby którykolwiek z innych ludzi umarł dzisiaj za ciebie, był gotowy za ciebie zginąć tylko po to, żebyś ty nie ginął, to powiedziałbyś, że On cię kochał. Ale jeśli ja mówię ci, że Jezus Chrystus to zrobił, to ty to ignorujesz. Nie ignoruj tego. Nie ignoruj tego. Bo masz wiele do stracenia. Jesteś osobą, która jest wieczna. Zostałeś zaprojektowany przez Boga jako istota wieczna. Twoja dusza, czyli psychika, jest wieczna. I jeśli tu na tym świecie, żyjąc w swoim biologicznym ciele, nie podejmiesz decyzji, żeby się połączyć z Bogiem, żeby mieć z Nim pokój, żeby narodzić się na nowo, to gdy przyjmiesz inny stan skupienia, czyli tak naprawdę, kiedy przejdziesz z tego funkcjonowania biologicznego do wieczności, przejdziesz z tym, co tutaj wybierzesz. Albo wybierzesz Boga i będziesz żyć, i będziesz zaopatrzony, i będziesz kochany. Albo Go zignorujesz, odrzucisz i będziesz funkcjonował przez całą wieczność bez Niego. To jest bardzo poważny wybór. Najważniejszy wybór, którego możesz dokonać tutaj na ziemi. Najważniejszy wybór dotyczy twojego wiecznego życia. Bo to, co jest tu i teraz, jest bardzo króciutkie. To jest mgnienie oka. Jesteś tutaj przechodniem na tej ziemi. Tak jak przechodzisz przez te pasy, tak będzie trwało twoje życie. Wybierz życie. Jezus jest życiem. I gdziekolwiek dzisiaj jesteś, mentalnie, fizycznie, cokolwiek tam masz za paznokciami, cokolwiek nie zrobiłeś, to wiedz, że nie ma takiego błędu, którego Jezus Chrystus nie wybaczyłby ci na krzyżu Golgoty. Nie ma takiego błędu. Czy zabiłeś człowieka, czy tylko okłamałeś, czy tylko myślałeś o nim źle. Wszystko jedno, wszystko jedno. Wszystko zostało przebaczone. Kiedy ja przyszłam do Jezusa, kiedy zawołałam do Niego, On mi przebaczył wszystko. Nie wypomniał mi tego, że zabiłam dziecko. Nie wypomniał mi, że zdradzałam męża. Nie wypomniał mi tego, że byłam tchórzem. Nie wypomniał mi tego, że zwalałam winę na innych. On mi tylko uświadomił, że ginę bez Niego. Bóg w swojej miłości, w desperacji zaplanował swoją śmierć, żeby pójść na krzyż zamiast ciebie. To jest wyrok za grzech. Wyrokiem za grzech, czyli błąd, jest śmierć. Zawsze konsekwencją błędu jest jakaś forma śmierci. Kiedy źle zainwestujesz kasę, to śmierć dotknie twoją kasę. Kiedy źle zainwestujesz w jakąś relację, to śmierć dotknie trochę twojej duszy. Gdzieś zostaniesz rozerwany. Zapłatą za grzech jest śmierć. A zapłatą za oddzielenie tutaj, za bycie w oddzieleniu od Boga, jest piekło, czyli wieczne oddzielenie. Do nieba się, kochani, idzie po znajomości. Nie przez wypełnianie uczynków. Po znajomości, bo znajomości osobistej z Bogiem. Dzisiaj jeszcze zawołaj Jezusa Chrystusa. Ja jestem zbawiona.
Dlatego tutaj przyszłam. Ja mam pewność, że idę do nieba. Ja jestem połączona z Duchem Świętym. Narodziłam się na nowo. I według Słowa Bożego takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Na chorych będą kłaść ręce i ci będą zdrowieć. Będą wyganiać demony. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza. I to się dzieje w moim życiu. Uzdrawiam chorych. Wyganiam demony. Jeśli jesteś zniewolony, jeśli masz jakieś zniewolenie w swoim życiu, jeśli masz jakiś przymus wewnętrzny, żeby coś zrobić, wbrew temu, co czujesz, wbrew obrzydzeniu, jeśli masz dość jakiegoś nałogu, podejdź do mnie, uwolnię cię od niego. Jeśli jesteś chory, masz zdiagnozowaną jakąś chorobę, na którą już w ogóle nie ma lekarstwa, a może masz tylko łupież, albo na przykład skoliozę, cokolwiek, przyjdź do mnie. Każda choroba została poniesiona na krzyżu Golgoty. Każda choroba może odejść od twojego ciała, jeśli ja jej nakażę. Nakładam ręce na chorych, a oni zdrowieją. Więc możesz podejść i wypróbować tego Boga, bo Bóg jest Bogiem mocy. Wiem, co mówię. Mam 51 lat. Mam trójkę dzieci. Jestem cały czas tym samym mężczyzną, którego wcześniej zdradzałam. 27 lat jesteśmy po ślubie. Mamy świetne małżeństwo. Normalnie sobie żyję. Pracuję w dobrej korporacji. I znam Jezusa. I znam Jezusa. Znam Jezusa. I ty możesz znać Jezusa osobiście. Znam Jezusa. Znam Jezusa, uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych i wyganiam demony. Znam Jezusa. Bóg powołał cię do życia w mocy i Bóg powołał cię do życia wiecznego w Jego obecności. Tylko musisz Go poznać, musisz Go gdzieś chcieć poznać, takiego jakim On jest. Ja Go znam i mówię ci dzisiaj o tym. To się nazywa Ewangelia, to się nazywa dobra nowina. Nie ma już żadnych warunków do spełnienia, żadnych opłatków do połknięcia, żadnych modlitw do odmówienia. Nie trzeba nic robić. Droga jest przetarta, ponieważ Jezus to zrobił już dawno na krzyżu. A teraz twoja kolej, żeby zdecydować, czy idziesz do nieba, czy idziesz do piekła. Czy chcesz poznać Jezusa? Czy chcesz poznać Boga takiego, jakim On jest? Czy raczej będziesz się upierał przy tym, że Go nie ma? Albo że jest taki, jak na obrazkach? Albo na tych wszystkich, nie wiem, rzeźbionych krzyżykach? To jest gówno. To jest nic nie warte. To jest nic nie warte. To jest tylko religijny gadżet. A Bóg jest. Jest żywy i jest skuteczny i On jest Bogiem mocy. Poznałam Go w swoim życiu i mogę cię do Niego przyprowadzić. Jeśli chcesz, jeśli masz pragnienie poznać realnie Jezusa Chrystusa, Boga mocy, Boga potężnego, który może wynieść twoje życie ponad przeciętność, podejdź do mnie, a będziesz żył.